Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Mass Effect Andromeda. Kontynuujemy eksplorację Nexusa. Teraz chciałem porozmawiać z sierżantem Akerem. Może dowiemy się czegoś ciekawego, a może jakieś nowe zadanie poboczne. Help you. Pathfinder Ryder, here to see Nilkin Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilkin, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanted to chat with you. The Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Pionierka, co? Wezwali szychy do wygnania pierwszego mordercy Andromedy. No twoja żona twierdzi, że jesteś niewinny. Your wife's all broken up over this. She says you didn't do it, and that she loves you. She's a wonderful person. At this point it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs. Overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Kłótnie się zdarzają, no to wiadomo. Last I checked, getting into a spat wasn't against the law. There's more. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. A witness saw the chief's chest explode. No nie, świadek widział, jak szefowi wybuchła klatka piersiowa, czyli nie zrobiłeś tego specjalnie przecież. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. Nie poddawaj się lub zadecydują dowody. Zadecydują dowody. Chyba wybierzemy tą opcję dialogową. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It would be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Porozmawiaj ze strażnikiem więziennym. O, właśnie. On teraz porozmawia z samym na Ferionie. No dobrze, ale... Chciałem się tu jeszcze rozejrzeć. Tu jeszcze zejdę pokład niżej. No i mamy cel głównego zadania. A tutaj idziemy do kolejki. To jeszcze się wrócę może. Spojrzę na mapę. Porozmawiaj z Kadrosem na Nexusie lub przez Witką Tempesta. No ale mogę tu podejść. Gdzie jesteś, Kadrosie? Kadros, proszę. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex. Combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. I'll deploy your people carefully, Kandros. Appreciate that, Ryder. But trust me, Apex can handle themselves. Authorization complete. Good luck out there. Dziękuję. Przejrzyj dostępne misje grup uderzeniowych. Porozmawiaj z samym na terenie. Misje grup uderzeniowych. I tutaj mamy dokonaj sabotażu operacji nieprzyjaciela. Zresztą zaraz grupy uderzeniowe mogą być wysyłane na misje w celu wspierania działań inicjatywy Andromeda. Jeśli im się uda, otrzymają punkty doświadczenia, a Ryder nagrodę. Klęska to niewiele punktów doświadczenia i brak nagród. Apex to najlepsza jednostka uderzeniowa w gromadzie.
Powierza się jej najważniejsze misje. Wybierz misję i naciśnij A, żeby wysłać grupę Apex. Postęp zostanie automatycznie zapisany przed włączeniem trybu online, w którym grasz jako członek grupy Apex. Rozgrywaj misję Apex w trybie online ze znajomymi lub w grach publicznych z matchmaking, żeby zdobywać nagrody grup uderzeniowych i dodatkowe korzyści. No, chciałbym już z tego wyjść. Okej. Te misje mogą zostać wykonane przez twoją grupę uderzeniową. Wybierz misję za pomocą A, żeby wysłać grupę. Sprawdzaj codziennie dostępność nowych misji. Ta ikona przedstawia poziom trudności misji. Zapoznaj się z opisem misji, limitem czasowym na jej zaakceptowanie, nagrodami za wygraną i cechami lub właściwościami misji. Okej. Tu pierwsza misja to jest dokonaj sabotaż operacji nieprzyjaciela. Wymagany czas o 2 godziny. Siły wrogie opierają się naszym próbom zdobycia przyczółka w tej okolicy. Zaatakuj ich bazę i sabotuj ich operację, a my przygotujemy w tym czasie ofensywę. Cechy misji i mamy nagrody. Nagrody pionierskie. A tutaj jest czas 2 godziny 45 minut. Znaleźliśmy wrak, z którego można będzie wyciągnąć trochę przydatnego zaopatrzenia. Wyślij drużynę, żeby przejęła go tyle, ile tylko da radę. Okej. A tutaj wyeliminuj statki zaopatrzeniowe. Śledzimy kilka statków transportowych wiozących zaopatrzenie dla oddziału wroga. Znajdź i pozbądź się ich. Rozegrać w trybie online. Wyślij grupę uderzeniową. Ja wyślę grupę uderzeniową. Okej. Szanse powodzenia 70%. Wymagany czas 2 godziny 75 minut. Zacznij misję. Okej. I może... No tu jeszcze mamy grupy uderzeniowe. To lista aktywnych grup uderzeniowych. Wybierz grupę za pomocą A, żeby dodać wyposażenie specjalne. Rozwiąż grupę za pomocą Y. Jeśli chcesz zrobić miejsce dla nowej grupy, im więcej grup uderzeniowych masz do dyspozycji, tym więcej misji naraz można wykonywać. Wybierz opcję zwerbuj grupę, żeby sformować nową grupę uderzeniową. Grupy uderzeniowe zyskują pozytywne lub negatywne cechy w zależności od tego, czy misja się udała. Cechy te mogą wpłynąć na szansę zwycięstwa podczas konkretnych misji. Zwerbuj grupę. Koszt w środkach misji 40. A mamy nową grupę uderzeniową. Ha, ha, ha. To byśmy się zajęli jeszcze sabotażem operacji nieprzyjaciela. Zacznij misję. Mamy dwie misje. Okej, na razie. A może jeszcze zarybować grupę już nie możemy. Tutaj jest nagrody pionierskie. I to wszystko. Okej, w takim razie. Tutaj jest godzina 58, a tu jest 2 godziny 43 minuty. A teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Czy możemy tu jeszcze z kimś porozmawiać? No chyba już nie. Dziennik, leksykon. Dziennik, lepsze początki. Porozmawiać z samym na Hyperionie. Mapa.
Leksykon. Wyposażenie. Umiejętności. Tu mamy ustawienia. Dziennik. Dobrze. Okej. Wydaje mi się, że już... Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. You know what they say, it's not paranoia. If someone is out to get you, yeah. Third time this week. It's getting worse. First one was small stuff. This one could have hurt bad if I'd been closer. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Czy to zgłosiłeś? To o czym mówisz? To się musi skończyć. Whoever's doing this has to be stopped before someone gets seriously hurt. That's what I'm trying to do. But I'm an engineer, not a PI. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me, if they start hitting critical systems. No pewnie, że ci pomogę. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni-tool. Just send me the data when you're done. Zbadaj miejsce w centrum operacyjnym, ale w posterunku policji. Do posterunku policji możemy już się udać. Panel. Czy to ten panel? O który panel tu chodzi? Operacje priorytetowe, ale gdzie tu są poboczne misje, sojusznicy, zadania w Helejosie, zadania dodatkowe, poznanie Nexusa, zaginieni naukowcy. Aha. Nexus ma wiele uruchomienia, może byśmy dobrze zrozumieć. To spotka się z przywódcami, to jeszcze nie to. Nexus. Zbadaj miejsce w centrum operacyjnym. Zbadaj miejsce na posterunku milicji. Zbadaj miejsce w kwaterze głównej pionierów. No to już żeśmy zakończyli. Sabotaż na stacji. Trzy metry. Nie, to coś źle tutaj. 19 metrów. No i, no i. No jak ja mogę to zbadać?
jeżeli to jest to. No, przyznam się, że nie potrafię chwilowo. Ale co, to nie da się tego otworzyć? Ja potrzebuję do tego jakichś narzędzi specjalnych? Nie mam o mnie klucza. Może to o to chodzi. Samouczki, kamera i ruch rozmowy, skaner. Może powinienem to przeskanować. Walka, 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 walka w powietrzu, środki obronne. Walka to jeszcze zdatność Andromedy, zagrożenia i podtrzymanie. Stacz się przesyłowym. Mapa, dziennik, wyposażenie, wytwarzanie, wytwarzanie przedmiotów. Interfejs. Skaner. Skanera, żeby aktywować skany pomarańczowe z umiejętnej formy życia, które można przeskanować. Skanowane naciśnij A, żeby skanować. Proszę bardzo. Szkody w tym miejscu zostały spowodowane bezpośrednim pominięciem blokad bezpieczeństwa. Według wykazu pracowało tu wiele osób. Porównam go z innymi danymi. Okej. Zostały nam jeszcze dwie skrzynki do zeskanowania w takim razie. Okej. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. W tym systemie dokonano modyfikacji, by losowo emitował impuls czyszczący pamięć systemową. Sabotażu dokonano zdalnie. Jeśli znajdziesz źródło, może ustalimy, kto miał dostęp do tego miejsca. No ale został nam jeszcze jeden. I chętnie tam się dostanę. Gdzie jest ten panel? Tutaj. Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Przeskanuj przewody i prześledź ich ułożenie. Tram technicians, please report to the Hyperion coupling annex. A tutaj jeszcze nie byłem. Okej. Przeskanuj przewody. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Okay. Jeszcze biuro cache. Okay. To tym.
Rozejrzyjmy się tutaj. Nexus to istny cyrk na kółkach. Nie podoba mi się sposób działania Tana. Jak na dłoni widać, że gardzi kroganami. Uważam, że ma dobre intencje, ale to oportunista, który z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do podziału. Nie widzę zjednoczonego Nexusa, jeśli Tan będzie miał wolną rękę. Jego postawa już zdążyła wpłynąć na Addison, która bierze z niego przykład i izoluje się od osób o odmiennych poglądach. Chyba dam radę przemówić, pomówić o tym z Kandrosem i przynajmniej spróbować bardziej skoordynować nasze działania, albo i nie. Jak ja nie cierpię tych dramatów. No, ciekawa informacja. Jakieś podejrzenia odnośnie Tana. Yes, I know the Hyperion docking unannounced caused some... There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Właśnie, Genofagium. Z tego co pamiętam... Genofagium to było jakimś wirusem stworzonym przez Turian, żeby zmniejszyć populację Krogan. Coś mi tak się tuła w pamięci. Chyba tak. A zobaczymy, co tutaj nam powie. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with a genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only one in a thousand survive. Lekarstwo. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them, either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the Initiative, Gian Garson, was killed. Kim is Gian Garson? What happened to Gian Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Nothing more for now. Try not to die out there. No to może porozmawiamy z Tanem na temat Jane Garson.
Może dowiem się jeszcze czegoś. Jeszcze w kwaterze głównej mam zbadać miejsce w kwaterze głównej pionierów. Ale co ja tu mam zbadać? Miejsce. Jeśli wyśledzisz miejsce powstania tego skoku, będzie można ustalić, kto miał dostęp do sterowania systemem. No bardzo chętnie. Bym to uczynił. Tędy już chyba nie przejdę. No ale tu już więcej nie ma nic do zeskanowania. Tu jest Tan chyba. No porozmawiam z nim od razu. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. They're as much a part of the initiative as the human arc. We'll find them. We have to. Tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? Po kolei. Kłopoty Sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you, it's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, Jean Garson, is dead. Apropos Jean Garson. How did Jean Garson die? With the rest of the leadership. When the Nexus hit the Scourge, a large wing of stasis pods was destroyed. They were killed instantly. These people traveled 600 years and died before they even woke up. Jean Garson never glimpsed Helios. She never saw her vision realized. Kandros mentioned something about hitting the Scourge. How did it play out? Criminal elements took advantage of the emergency and preyed on people's fears. An uprising followed. We had no choice but to turn to the Krogan to deal with them. They crushed the mutiny and the criminals were banished. Exiles. We call them. I doubt we've heard the last of them. They're led by an outlaw, Sloane Kelly. She used to be one of ours. Who is this Sloane Kelly? She was head of security on the Nexus. She opposed the uprising at first, but eventually turned traitor and joined them. Misguided sympathy for the plight of the common citizen? Nonsense. They posed a direct threat to our existence. There don't seem to be many Krogan around. Good riddance. The Krogan demanded a greater say in political matters. The last place you want them involved. Their muscle, nothing more. Good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, they left. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago, they waged nuclear war on one another. Their planet was decimated. My people tried to uplift them, but the Krogan could never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. No, ciekawe podejście. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all.
As director of the initiative, are you in charge around here, or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. What's their problem with you? I am not Gian Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the Exiles, some never made it out of stasis. I was deputy assistant for revenue management. Then all seven leaders above me died. I was next in line for the role. So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours, and I went a different direction. Then I heard about the initiative, and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Sorry. So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. Any more information you can give me on the missing Arcs? No, and that is the distressing part. The Asari, Turian, and Salarian Arcs are completely unaccounted for. If they had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other Arcs, the promise of the initiative can never be fulfilled. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads, and you'll want to eliminate any hostile threats. Whether that's the Cat or other terrors lurking in Helios, colonists being murdered on site can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. That's all. Thanks for your time. I'm happy to help. You will find our few. No ale. Zbadaj miejsce w kwaterze głównej pionierze. No ale to właśnie to jest to miejsce. Proszę. Muszę wyśledzić miejsce powstania tego skoku. Ten przewód idzie tutaj na górę, zdaje się. O, właśnie. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any ideas to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Spotkaj się z sabotażystą. Bardzo chętnie. Ściana informacyjna. Hello,
I'm Gian Garson, founder of the Initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at Workspace Not Allocated. Please select a topic. No, na razie damy sobie spokój i chciałbym zejść niżej. No i gdzie jest? Układ mieszkalny, ja jestem tutaj. Okej, no jeszcze to pokazuje mi, że powinienem chyba udać się na Hyperiona. Ale porozmawiajmy jeszcze z Addison. Something you want, Ryder? You'll have to see to your own ship. I'm not in a risk-taking mood. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As Tan is quick to remind me, left a perfectly adequate career as a chief officer, provincial capital too. Only a new galaxy could pull me away. And here we are, idling. You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the Initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends, or...? I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a Pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. A zatem Sara podejrzewała przez chwilę, że Addison może mieć jakiś związek z Dalekiem. Bardziej bliski bym to nazwał. You've had no colony successes in over a year? How many tries is that? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The Initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had? Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus as Citadel, not headed by Tan, or even me. Excuse me, Director Addison. Of course, Ryder. No to chyba będę musiał udać się na Hyperiona. Nie pozostaje mi nic innego. Tak jest. Widzicie ruchy tej postaci? Przy zbieganiu ze schodów? Hey, co mi powiesz, Cora? You okay? Those guys really grilled you. And Addison, first Pathfinder they've seen in over a year. All she can do is question your competence. Która to była Addison? Jej reakcja jest niezrozumiała, nie przepadam za Addison. She understands the stakes. If I fail, we... You won't. Let's hope not. You won't. That's the end of it. I worked out logistics with Director Tan.
They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam. Sounds good. While you're there, maybe see how your brother's doing. No cóż, Nexusa mamy już załatwionego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Porozmawialiśmy z większością ważniejszych postaci. No i za chwilę udam się na Hyperiona. No i w tym momencie zakończę odcinek. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym.